na psiego busa. Hej, kolejny dzień przebudowy naszego campervana. Mamy już poprowadzoną, tak jak widzicie, elektrykę częściowo. Jeszcze nie wszystko, ale już większość jest. Dzisiaj kolejny etap, czyli montowanie okna dachowego. Będziemy montować okno. Będą dwa okna. Okno będzie jedno. Tutaj nad naszym łóżkiem. A drugie będzie tam na przodzie. Właśnie Krzysiek się tutaj szykuje do montażu, a Igor nam puszcza bańki. Także zaraz będziemy pokazywać po kolei etap naszych prac. A pogoda nas nie rozpieszcza. A pogoda nas dzisiaj nie rozpieszcza. Mamy jakieś 20 cm śniegu na zewnątrz, także będzie ciekawie. Mamy już, słuchajcie, okno jedno dachowe zrobione. O, dokładnie tam. Krzysiek macha ręką z góry. Jeszcze tam uszczelnia od zewnątrz, sprawdza, żeby nam się nigdzie nie lało do środka, żeby było wszystko dobrze zrobione, ale ogólnie jest już gotowe. Oczywiście no, będziemy mieć jeszcze jedno okno tam na końcu. Drugie nad jakby naszym łóżkiem, ale to już jutro. Dzisiaj narobiliśmy się wystarczająco w mrozie. Jest na dworze jakieś minus 4. Gdzieś tak będzie, więc jesteśmy zmarznięci, więc na dzisiaj już starczy. Idziemy do domu na zasłużony odpoczynek, a jutro bierzemy się za drugie. Do zobaczenia. Hej, witamy w drugim dniu wycinania okien dachowych. Dzisiaj wycinamy okno nad naszym łóżkiem. Tam to już fajnie się nawet zaschło. Jest gotowe. Także dzisiaj robimy drugie. Zapraszamy do oglądania.
się klei. Krzysiek dalej tam działa na górze. O, widać go. A ja Wam pokażę, w jaki sposób z naszym synem razem tutaj działamy. Proszę bardzo, my tutaj robimy, a nasz syn co robi? Siedzi i bardzo edukacyjnie ogląda sobie bajki, tak, Igorku? Tak. No, ale o to opowiedz, co tam robisz. Wyrównujemy nierówności taśmą butylową. Polecam zainwestować w dobrą taśmę. Nie jakieś dziwne, najtańsze. Ponieważ to jest właśnie szczelność waszego dachu. Najważniejsze, żeby pamiętać, jak klejemy jeden kawałek z drugiej, drugi, co jakiś czas połączyć, żeby nie było w jednym miejscu tylko łączenia tych taśm, żeby one się zachodziły. Wtedy niwelujemy ryzyko tego, że te taśmy gdzieś tam się nie dogrzeją, nie dotopią razem i że nam będzie się to gdzieś lało. No i tak sobie dłubiemy, dłubiemy. Musimy niestety wyrównać do jednej najwyższej nierówności, więc trochę nam tego schodzi. To jest taśma, która już była na tym pierwszym oknie. No, zostało mniej niż połowę, więc mam nadzieję, że nam wystarczy. A weszło prawie 25 metrów. Na okno 28 na 28. Więc jak będziecie sobie to wszystko planować, to weźcie sobie to pod uwagę, że może tego wejść sporo. Gotowe, nad naszym łóżkiem zrobione. Teraz będzie schło sobie na spokojnie. Próbuję Wam to o, tutaj pokazać. Tak, jest tutaj. Także oba okienka są już gotowe.